Sawadika, dzisiaj jest 24 grudnia, czyli Wigilia. Umówiliśmy się dzisiaj ze znajomymi niedawno poznanymi z innego vloga On the way to, albo w drodze do po polsku, mają dwie takie nazwy. Pozdrawiamy was chłopaki, Grzesiek i Sylwester. Mamy dzisiaj na takie jakieś wspólne jedzenie. Prawdopodobnie pójdziemy na mukaty, czyli tajskie barbecue. Jeżeli uda nam się znaleźć odpowiednie miejsce, zrobimy sobie taką oszukaną wigilię. Z tego względu idziemy na mukatę, ponieważ nie będzie tam żadnych jakichś takich bożonarodzeniowych potraw, ale z drugiej strony można tam zjeść dużo różnych rzeczy, więc zrobimy sobie takie 12 różnych potraw, można tam jeść się tak. Jest to po prostu szwedzki stół, to jest w miarę tanie, taka restauracja typu All You Can Eat, potem najwyżej zobaczymy, jeżeli nam się uda. Dojechaliśmy właśnie na Kaosan, znaczy teraz jesteśmy koło Kaosan, w jednej uliczce równoległej, tutaj się umówiliśmy. A ja jem teraz właśnie taki bożonarodzeniowy akcent. Pierożki. Znaczy one to nie są pierożki, one się nazywają gyozy. To są takie chińskie czy japońskie pierożki gyozy. Są z porkiem. Bardzo smaczne. Z porkiem, czyli z wieprzowiną. Bardzo smaczne. To są właśnie gyozy. Nie mylić z gajozami. Przez Y się pisze. Takie smażone na głębokim oleju chyba pierożki. Są z wieprzowiną, z jakimiś trochę warzywkami, z kapustą w środku. W smaku są smaczne bardzo. Jeszcze są polane sosem sojowym. No chociaż taki mamy mały akcent bożonarodzeniowy. Czekam na chłopaków, bo gdzieś utknęli w korku. Są teraz obrzydliwe korki, strasznie duże. Chodzimy sobie właśnie teraz po Kaosan. Zupełnie inaczej wygląda niż ostatnim razem byliśmy. Zrobili chyba porządek, bo wcześniej to nie dało się po prostu przejść. Było strasznie zwężone przez stragany. A teraz jest cała szerokość ulicy na przejście. Zrobili trochę z tym porządek. Nie wiem, co do końca się dzieje. Jest jakiś tutaj pochód. Są też patrole wojskowe, policyjne. Ostatnim razem tego jakby pawilonowca też nie było, bo dopiero odbudowywany, więc już go zrobili. No, jest naprawdę postęp tutaj. Dotarliśmy już na naszą wigilię. Jesteśmy już w całym gronie. Są też chłopaki. Jesteśmy w ogóle w incepcji jesteśmy. Dotarliśmy na mukatę. Mukata kosztuje 200 bat, 199 bat pod osoby. Mamy fajne miejsce, siedzimy przy samej rzece. Pływają sobie tutaj jakieś różne łódeczki. To są właściwie promy rzeczne. Można z takim promem gdzieś dopłynąć, gdzie się chce. A tutaj jest nasza wigilia, nasz stół wigilijny. Więc bez problemu, potem pokażę, jakie mamy menu do wyboru. Bez problemu możemy skomponować sobie 12 potraw wigilijnych. Spaghetti jest wyśmienite. Tak, właśnie, tutaj też chłopaki właśnie mówią. Tutaj kosztuje to 200 batów i jemy ile chcemy. Jem spaghetti pałeczkami. Nie jest tak łatwo. Muszę zacząć liczyć moje 12 potraw wigilijnych, ile już zjadłem. Jadłem tak, powiedzmy frytki to raz. Spaghetti. Frytki raz. Spaghetti dwa. Parówkę to już 3. Potem tutaj ten sos z brokułami to już 4. Jadłem grzybki, to już jest 5. Mamy już 5 potraw. Jadłem kurczaka, to już jest 6. Jadłem wieprzowinę, to już jest 7. Jadłem chińskie brokuły, to już jest 8. Więc zostało mi jeszcze 4 potrawy, żeby wypełnić limit, ale pewnie zjem więcej.
być w lodówce na zimno. Czyli na przykład tutaj mamy owoce. A tutaj mamy też gotowe dania. Ryż, makaron zielony, makaron do spaghetti, sos spaghetti, makaron jakiś biały, nie wiem do końca co to jest, jakieś sosy, to pewnie curry, warzywa. Tutaj są jakieś kostki, to chyba jest wieprzowina. Inne jakieś dania, makaron już smażony z mortadelą. Tutaj są te brokuły na ostro z sosem rybnym. I inne ciekawe rzeczy, nie wiem do końca co to jest. Tutaj są jakieś niezjadliwe dla mnie rzeczy. Mamy też dział dla osób lubiących słodkości. Mamy tu jakieś różne desery, takie możemy sobie nakładać. Tu są jakieś takie żelki. Coś w rodzaju ciast. Muszą być bardzo słodkie, ponieważ osy się do nich dobierają. Jakieś polewy, sosy. O, tutaj są coś, tu jest jakiś sos z bananów. Tutaj nawet nie wiem co to jest. Oraz jakieś ciasteczka ryżowa. Jestem teraz troszeczkę na zapleczu i tutaj rozpalają te grille, które potem stawia się pod naszym piecykiem. Tutaj pieką, nie wiem do końca nawet co to jest, jakieś owoce może na pewno. A tutaj można sobie odebrać, przed chwilą była cała kolejka z jakimiś skorupiałkami. Już się mocno najedliśmy, brzuchy nam pękają, Kasia opycha się. Brzuchy nam pękają. No właśnie, dzisiaj Wigilia, więc możemy się obeżreć. Do rozpuku możemy się najeść. Teraz jest pora na desery. Mamy przepyszne lody. Jakie masz smaki? Limonka, ananas, lici. Fioletowe, nie wiem co to jest. Ja też nie wiem. Które są najlepsze? Nie wiem, wszystkie są dobre. Przepyszne. Skończyliśmy jeść. Tak wygląda nasze pobojowisko po naszej uczcie, po naszej wigilii. Tyle mamy talerzyków, tyle zjedliśmy.